jak mówi Gosia, jest przepięknie, jeszcze podążamy do większego wodospadu. No nie jest to może tak łatwo znaleźć, bo to oznakowanie nie zawsze jest takie trafne, ale znaleźliśmy. Mapa jest bardzo pomocna. Tak, taka mapa podręczna, taka turystyczna. Trasą wyznaczoną. Taką trasą, bo wtedy wiemy, my zrobimy kopię tej mapy i pokażemy przy filmie, żeby było prościej komuś przy tej, no, przyjechać i poruszać się, bo myśmy mieli mapę i tak było nam łatwo. Patrzcie, jakie piękne widoki. Tutaj wodospad, tam owieczki. Może obrócę kamerę, Gosiu. Sielskie widoki. Tam chyba są na kajakach niżej, ale później zobaczymy. Takie w kaskach widziałem, także chyba są na kajakach. No i pogoda może nie jest taka za gorąca, bo w Anglii to jak jest 15 stopni, to jest bardzo upał. Ale to na podróżowanie jest akurat super pogoda. I to jest to wyjątkowe miejsce, które żeśmy odkryli. A czy Gosia odkryła, bo wczoraj szukała, pisała na forum, no i jesteśmy w tym cudownym miejscu, piękny wodospad, piękne okolice, proszę zobaczyć, i pogoda cudowna, 9 maja, wczoraj było bardzo zimno, deszczowo, a dzisiaj jest przepięknie. Brak mi słów, żeby to opisać, to miejsce. Dokładnie, bo jest no tak cudowne miejsce. Jest tak cudowne miejsce, że naprawdę budzi zachwyt. Podejdziemy troszkę bliżej jeszcze. Także miejsce jest wspaniałe. Widzę, że jej zachwyt ugosi. Tak jak mówi Gosia, to nie pada też. To jest właśnie wodospad, to jest piękny. Jakby tak padało, to by była wszystko pochód. Nie wiem, czy by te parasole angielskie pomogły.